z centrali okręgów działkowych pismo, że oni rzekają się hektara 25 czy ileś tam mniej więcej, więc tam gdzie są te działki od strony Popowskiego będziemy mogli już i zbywać. Teraz tak. Fotowoltaika dla mieszkańców. To co pamiętacie, 20 projektów przeszło, 20 instalacji plus 6 na solary. Chcemy w tym roku, chyba możliwe, że w czerwcu będzie składanie znowu do regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego składanie wniosków. Na początku stycznia do wszystkich mieszkańców gminy, nie wiem w jaki sposób, ale to chyba zwyczajowo, wystąpimy, żeby chętni zgłaszali się do nas, do gminy. I oprócz tych, którzy mają złożone u nas wnioski, będziemy dzwonić, czy nadal są aktualni do nas, bo tam było 56, chyba 20. Może mogliśmy teraz wykonać, będziemy mogli wykonać, więc 30 parę jeszcze zostało chętnych i plus nowe osoby będziemy zbierać, będziemy składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wygląda na to, że znowu przez gminy, tylko że to będzie w formie grantu dla mieszkańca. I wtedy nie będzie obłożony podwójnym VAT-em. VAT-em od inwestycji, normalna rzecz, ale VAT-em od dotacji to było nienormalne, więc zmiany takie będą. Więc postaramy się znowu złożyć, ale to by było na, jeśli byśmy składali, więc tutaj myślę, że na 2021 rok, to też ludzie muszą się przygotować, niektórzy finansowo i tak dalej na plan własny. Także tutaj chcemy w tej dziedzinie. No, spotkanie z wojewodą mówiliśmy, Widugiery, boisko z tego, spotkanie odpadkowe w Smolanach, tutaj w Sejnach. Także dobrze to wszystko rok minął. Także jeszcze na pewno parę razy tutaj wystąpię na tej scenie, ale chciałbym też podziękować za 2018 rok i życzyć jak najlepszego 2019 roku, żeby Wam się powodziło i w domu, i poza domem, i w pracy, i żeby wszystkie marzenia się spełniły, ale przede wszystkim patrzę, że chyba starzeje się, ale widzę, że najbardziej zależy każdemu na zdrowiu. Także przede wszystkim zdrowia Wam wszystkim. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dalszej pracy, do podjęcia uchwały w sprawie liczby i rodzaju sprawy Komisji Rady Gminy. W dotychczasowej praktyce pracowały trzy komisje. Komisja rewizyjna, rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarki finansowej i rolnictwa, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. I w związku ze zmianą statutu gminy zależy się wprowadzenie ustalenie komisji skarg, wniosków i petycji. No i komisja rewizyjna, czyli cztery. Przystąpimy teraz do głosowania w sprawie uchwały w sprawie liczby rodzajów stałych komisji rady gminy Pugów. Na podstawie artykułu 21 ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Powołać oprócz komisji rewizyjnej trzy stałe komisje rady gminy na następujących dziedzin swojej działalności. Pierwsza. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Rolnictwa działającą w zakresie spraw dotyczących planu finansowania zadań, budżetu, funduszu gminnego, planu zagospodarowania przestrzennego wsi i zespołu pozabitych terenów budowlanych, grup komunikacji, gospodarki komunalnych, usług i rzemiosła, gospodarki wodnej i handlu, gastronomii, gospodarki łowieckiej, regeneracji i rolnictwa. Druga, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, działającą w zakresie spraw dotyczących oświaty, szkolnictwa, czytelnictwa, bibliotek, zdrowia, warunków sanitarnych, opieki społecznej, rent, zatrudnienia i spraw socjalnych, sportu, rozwoju, kultury i sztuki.
zakresie spraw dotyczących przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego, sądownictwa społecznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, ładu i porządku, prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków obywateli. Trzeci komisję skarg, wniosków i petycji, działającą w zakresie rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, rozpatrywania wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. I paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Jestem za. Jestem za. Przystępujemy do ustanowienia kolejnych komisji. Pierwszą komisję wątpliwości rewizyjnej proszę o podanie kandydatów na członków do komisji rewizyjnej. Minimalnie w każdej komisji powinno być trzech członków. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, członek. Wcześniej mieliśmy w komisji rewizyjnej cztery członki. Także szanowni radni, proszę o podawanie kandydatów na członków do komisji rewizyjnej. Słuchamy. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Puńsk wybiera się na funkcję przewodniczącego komisji.
pana Edwina Krajewskiego. I punkt trzeci, uchwała w komisji decyzji podjęta. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Jestem za. Jestem za. Uchwała przedstawiona w głosach za została przyjęta. Przystępujemy do podania członków do Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Rolnictwa. Proszę bardzo. Podawanie członków, bo każdy tak do jakiejś komisji musi należeć. Czy pani zgadza się? Dobrze, jeden członek. Czy pan Dariusz zgadza się? Tak. No jeszcze może głosować. Każdy może dodać do dwóch komisji. Co? Krajski Robert. Czy pan Robert zgadza się? Tak. Mamy cztery. Wystarczy. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za.
Da. Deci să nu fie scuza. Deci să nu fie scuza. La cost ce l-a dat? Este da. Nu. Au ce să nu fie scuza. Deci 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 să nu fie scuza. Piękna sama głosowita, uchwała została przyjęta. I ostatnia komisja, jaką mamy wybrać, tutaj trzech członków bierzemy w sprawie wyboru komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Buń. Proszę o dodawanie kandydatów. Mam kilku. Zgadza się? Tak. Dobrze. Bogdanowicz Świat. Bogdanowicz Świat. Czy pan Piotr zgadza się? I jeszcze jedna osoba. Może dwa razy być. Może dwa razy być. Dobrze. Czy pani Piotr zgadza się? Dobrze. Przystąpimy do trzech głosowań. Uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Buń na podstawie artykułu 21. Ustawy pierwszym z dnia 8 marca 90 roku samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Wybrać skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Buń z następujących rad. Pan Mołowicki Tomasz, pan Bogdanowicz Piotr, pan Bernadis Józef i paragraf uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o przegłosowanie. Jestem za. 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 Więc 15 głosami za, uchwała została przyjęta. W związku z tym, pozostałych komisjach nie zostali wybrani przewodniczący, ogłaszam 10-minutową przerwę i radni